Harry. Właśnie z takiej serii. Hello wszystkim! Dzisiaj zapraszam Was na pierwszy filmik jesienny. Ja w tamtym roku robiłam już I Love Fall Tag, czyli kocham jesień, ale światło było tak ciemne, że nie powiem jak gdzie ciemne. Masakra jakaś i stwierdziłam, że zrobię sobie ten filmik jako prywatny i w tym roku nagrywam znowu I Love Fall Tag. A i jeszcze chciałam powiedzieć, że otaguję parę osób i dam te osoby otagowane w opisie. Także jedziemy. Pierwsze pytanie. Twoje ulubione szminki na jesień? I ja mam parę szminek i zrobię Wam tu zbliżenie po kolei każdą. I pierwsza szminka to będzie szminka Sally Hansen i ona jest z serii Nature Beauty. Ja ją w ogóle kupiłam w Pepco i ona jest w kolorze Champagne Rose. Wygląda tak w opakowaniu i tutaj to jest taki brudny róż i on ma takie leciutkie drobinki w sobie. Ja bardzo lubię tą szminkę, się świetnie sprawdza. Dalej jedziemy z czymś takim mocniejszym i długo utrzymującym się. I jest to Astro Perfect Stay Lip Tint. Ja go mam w kolorze 106 Delicious Plum. I on tu ma taką wazelinę z tyłu i to jest taki pisak. Taki już śliwkowy kolor, jak możecie zobaczyć, ciemny taki fiolet. Dalej matowa pomadka z Manhattanu Soft Matte Lip Cream. Ja mam ją w kolorze 54L. Tak się prezentuje. Tak wygląda tutaj. Ona się naprawdę długo utrzymuje na ustach i tak się fajnie wpija w nie, także Wam bardzo ją polecam. Dalej lecimy z moim nowym zakupem i jest to Golden Rose Velvet Matte Lipstick w kolorze 20. I ja już wiem, że kocham tą szminkę, są przepiękne te szminki, bardzo mają fajną konsystencję, taką kremową jak się nakłada na usta, a potem się robią matowe, bardzo długo się utrzymają, super szminki, naprawdę. Dalej Color Sensational Pink Punch 175 Maybelline i to jest taka szminka, ma taki kolor piękny, taki różowo-fioletowy, nie wiem jak go opisać, przepraszam, nie jestem dobra w opisywaniu kolorów, ale też się super utrzymuje i bardzo Wam ją polecam. Dalej mój ostatni ulubieniec, czyli ta szminka z Yoko, mam ją też dzisiaj na ustach, jest przekremowa, ma piękny taki kolor, jak możecie zobaczyć. I naprawdę jest super. Nie znalazłam niestety żadnych linków, ale jeszcze coś poszukam, to może znajdę jakiś odpowiednik jej. I ostatnia szminka to będzie Astor. Też kupiona w Pepco w kolorze 500 i to jest ta seria witaminowa, Vitamin and Collagen. I to jest ta szminka, mówiłam Wam, że to jest dupe szminki z Chanel. I on ma takie drobinki piękne w sobie. I tyle. Drugie pytanie. Jak wygląda Twoja okolica jesienią? I ja w ogóle mieszkam pod lasem i moja okolica jesienią wygląda przepięknie. Teraz już zaczynają spadać liście i mam tu takie drzewo, nie wiem jak się nazywa, gdzie znajdę nazwę. I ma tak piękne czerwone liście, że po prostu uwielbiam. I uwielbiam siedzieć sobie w ogródku i patrzeć właśnie na ten las, na te kolory piękne. Uwielbiam, uwielbiam. Trzecie. Ulubione lakiery do paznokci na jesień. I ja tego sporo mam, także lecimy. Pierwszy lakier to mój ulubieniec ostatni. Taki piękny, szary lakier z Golden Rose z drobinkami z serii Paris Magic Color i on jest w kolorze 331, bo sprawdziłam. Dalej lakier też z Golden Rose z serii Miss Selene i on jest w kolorze 212, to jest taki piękny kolor. Nie ma drobinek w sobie, jest matowy, znaczy nie matowy, tylko wiecie, nie ma drobinek. I ja go też naprawdę bardzo lubię. Dalej lecimy z Sally Hansen z serii Extreme Wear i to jest kolor 26 Purple Potion i to jest przecudowny kolor, taki fiolet, no jest przecudowny.
i on ma takie drobinki, które opalizują na taki róż. No, cudny, cudny, cudny. Dalej też Sally Hansen, ta sama seria Extreme Wear, tylko że w kolorze 48 Mocha Mix i to jest też taki piękny kolor cappuccino, właśnie cappuccino z różem pomieszanym, tak bym powiedziała. Cudny, cudny. Dalej Essie w kolorze Size Matters 771, taki już też można powiedzieć na zimę kolor, taki burgundowy, bordo, super, super, super lakier. Dalej będzie też Sally Hansen i to jest Complete Salon Manicure i to jest taki brokatowy, złoty lakier i on się nazywa Glittered Lily. Przecudny lakier, można go używać jako topper, bądź jeżeli nałożycie parę warstw, to fajnie zakrywa płytkę i jest właśnie taki brokatowy paznokieć. I już ostatni lakier, to będzie też mój ostatni ulubieniec, czyli Golden Rose z serii Classics w kolorze 198. Taki piękny, fioletowy lakier z drobinkami. Ulubione napoje na okres jesienny. Ja uwielbiam po prostu herbaty z cytryną i cukrem. To jest mój ulubiony napój na okres jesienny i oczywiście nie mogłabym nie wspomnieć o czekoladzie hot chocolate, gorącej czekoladzie z śmietaną bitą. I tu gdzieś Wam wstawię zdjęcie, właśnie dodałam ostatnio na Instagrama, taką właśnie czekoladę z whipped cream. Kocham, 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 kocham. Dalej, piąte. Ulubiona świeca zapachowa. I ja też Wam tutaj gdzieś tu chyba wstawię zdjęcie. Świece z Bolsis w kolorze... O zapachu Spice and coś tam. I'm sorry, zapomniałam. Ona pachnie takimi świętami. Po prostu przecudownie pachnie. I ona jest cynamonem i chyba karmelem, jeżeli dobrze pamiętam. A druga świeczka to będą takie tea lighty z Biedronki w zapachu waniliowym. Super, super, naprawdę super. Szóste. Ulubione perfumy na jesień. I ja mam takie perfumy. Niestety chyba już nie możecie ich dostać. One są z Oriflame'u. I zapomniałam jak się nazywają, ale gdzieś Wam tu napiszę. I one przecudownie pachną. To jest dosyć mocny zapach, taki... sandałowy bym powiedziała, coś w ten deseń, ale bardzo lubię ten właśnie perfum i ma piękne opakowanie i sobie na pewno zostawię, coś przeleję tutaj pewnie. Dalej, dalej, siódme. Twoje ulubione akcesoria na jesień. I ja kocham szaliki, wszelkie szaliki i czapki i ja mam jedną czapkę, pokażę Wam. Wygląda tak, jest to taka beanie z C&A, one są bardzo tanie, około 20 zł kosztują, tak wyglądają, bardzo lubię nosić. I teraz wyglądam jak sąsiedzi, tak. I w ogóle poluję na taki kapelusz, wiecie, taki z rondem i z takiego filcu, muszę sobie kupić koniecznie, koniecznie. I jeżeli chodzi o szaliki, to pierwszy szalik, mam nadzieję, że w kadrze zmieszczę, taki kolorowy, z takimi frędzelkami, tutaj bombeczkami, what? Nie wiem co to jest. Szalik z krupówek, super, bardzo ciepły, kocham, kocham. Drugi szalik to taki właśnie, też go bardzo lubię, ukradłam go mamie, niestety nie wiem z jakiego sklepu on jest, bo on jest dość stary już. Ale dalej go noszę, on ma tu takie frędzelki, uwielbiam, jest bardzo ciepły. I już ostatni szalik to będzie szalik z kropa, taki, to jest komin. Taki różowiasty i on też jest bardzo ciepły i bardzo go lubię. I tyle. Ósme. Co byś założyła na imprezę halloweenową? I ja nie obchodzę Halloween, ale jakbym miała coś założyć, to w tamtym roku też mówiłam, żebym się przebrała za Batmana, bo bardzo kocham Batmana. Christian Bale w roli Batmana. Kocham po prostu, kocham. A druga sprawa to oczywiście mój Pikachu. No oczywiście, jak ja bym się mogła za Pikachu nie przebrać, na pewno bym się za Pikachu przebrała. I w ogóle napiszcie mi, czy pamiętacie, jak
puszczali kiedyś codziennie Pokémony. Ja oglądałam po prostu Pokémony jak szalona. Kochałam to z moją siostrą. Także piszcie w komentarzach. 9. Ulubiona część garderoby na jesień. I będą to oczywiście swetry i buty. Buty. I sweter, jakim wam pokażę, to ten. Oto taki sweter. Ja go kupiłam w Lumpeksie. Już go mogliście zobaczyć ostatnio w moim filmie z ulubieńcami. Taki sweter jest przemilusi jak kotek i taki ciepły, że wuhu. I jeżeli chodzi o buty, to pierwsze buty, które też wam pokazałam ostatnio, będą ze Stradivariusa, takie bodki, a drugie to z Lasockiego. 10. Ulubiony produkt do ciała. I moim ulubionym produktem oczywiście do ciała, jeżeli mnie oglądacie, wiecie, że ja kocham z Farmony te masełka i ja tu mam akurat taki z Farmony Sweet Secret, ta seria, i to jest kawowy sufle do ciała i to pachnie przecudownie, pięknie nawilża, widzicie, już mam końcówkę tutaj. I ja bardzo lubię te z Farmony właśnie masła do ciała. Jeszcze lubię takie z cynamonem i wam gdzieś tu wstawię zdjęcie. I tak, i tyle, i bardzo wam polecam właśnie te masła z Farmony. Dobra, i ostatnie już pytanie, ostatnie. Co lubisz, a czego nie lubisz w jesieni? I nie lubię w jesieni tego, że na przykład pada cały tydzień i wiecie, nie da się nic zrobić, nawet nigdzie wyjść, po prostu ludzie chorują. Tego nienawidzę po prostu w jesieni. Spoko jak popada na przykład jeden dzień, a na drugi dzień jest cieplutko. To jest super. A co lubię w jesieni, to oczywiście kolory, piękne kolory za oknem, liście spadają. Właśnie lubię pogodę taka, jak jest ciepło. Teraz jest tak fajnie ciepło. I właśnie to kolory i to, że można sobie zakładać swetry już. I fajne buty, bodki i tak dalej. Blablabla. Także moi drodzy, to by było na tyle. Na dole napiszę listę otagowanych dziewczyn i te pytania, na które właśnie teraz odpowiedziałam. I zapraszam was wszystkich, was moich subskrybentów do odpowiedzenia mi w komentarzach na ten tag. I to by było na tyle. I znowu robię jakieś, wiecie, dance move. Nieważne. To by było na tyle. Jeżeli wam się podobało, lajkujcie, grubaśny kciuk na was czeka. Subskrybujcie na dole. Jeżeli chcesz mnie zobaczyć więcej, zapraszam na mój Twitter, Tumblr i Instagram. Linki będą na dole. I do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa! I do zobaczenia do... Napisz to. Można zakładać swetry. I w ogóle poluję sobie i jeszcze lubię takie z cynamonem i ja kocham po prostu i tu wam wstawię tutaj zdjęcie. Wiedz, o co chodzi. Ja uwielbiam. Mam nadzieję, że się nagrywam. No, kończy mi się czas, a mi tu noga ciężka. No! A biedzik, pozdrowienia od 1000. 3, 2, 1. Bye!